Czy siostra Kasia Lipiani, czy brat Antoni? To, nad czym ja się bardzo często zastanawiałem, to dlaczego im się chciało? Dlaczego tych osób jest tyle wśród nas, którym się chce coś z Boże w tej naszej dużej społeczności zrobić? Czasami ciężko jest odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ktoś zawsze w niedzielę chce rozpocząć śpiew. To wymaga dużo cierpliwości. I myślę, że nie tak dawno zrozumiałem to, że to nie jest ich własne działanie, a to Duch Boży, który działa w nich i w tych, którzy chcą śpiewać i chcą coś robić. Kiedyś dawno apostoł Paweł napisał takie słowa w liście do Koryntian. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. I oni wszyscy, ci, których tutaj będziemy słuchać, i my wszyscy działamy ku wspólnemu pożytkowi, bo Duch Boży tak chce. Drogi bracie, droga siostro, wujku, ciociu, którzy siedzicie tutaj, nie będziemy może dużo mówić, dużo słów. Chcemy dla was zaśpiewać, chcemy zaśpiewać dla Pana Boga i chwalić Jego imię, ale kilka słów powiedzą dla nas wszystkich osoby, które tam będą się znajdować na ekranie, które będą mówić, myślę, że o czymś bliskim dla nas wszystkich, dla tym, czym jest dla nich pieśń.